Kolejnych świadków w procesie o zabójstwo przed kebabem w Ełku przesłuchał dziś suwalski sąd. To m.in. Marokańczyk i Algierczyk, pracownicy baru, którzy w sylwestrową noc 2016 roku byli w pracy. Tego właśnie dnia od ciosów nożem zginął 21-letni Daniel z Ełku. Oskarżony o zabójstwo Tunezyjczyk, kucharz z baru, nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie pamięta nawet momentu zadania ciosów. Mężczyzna złożył jedynie oświadczenie, w którym przeprosił rodzinę zabitego Daniela i tłumaczył, że bronił się przed agresją Ełczanina. Przesłuchiwani dziś pracownicy baru to jedni z najważniejszych świadków. Nie widzieli jednak momentu samego zabójstwa. Przypomnijmy, z zeznań oskarżonego wynika, że 21-letni Daniel z Ełku zabrał z baru dwie butelki coli i uciekł. Za nim udali się właściciel lokalu Algierczyk i kucharz Tunezyjczyk. Doszło do szarpaniny, w której Ełczanin zginął od ran zadanych nożem. Oskarżyciel chce dla Tunezyjczyka bezwzględnej kary 25 lat więzienia.